Polski wróciła miejscami zima. Dzisiaj o poranku w wielu miejscach na wschodzie leżało odrobinę śniegu. No i co ważne, w kolejnych godzinach jeszcze takie zimowe warunki miejscami będą się utrzymywały. Kierowców prosimy o ostrożność, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju, bo tutaj wciąż w ciągu najbliższej doby będą pojawiały się zimowe opady śniegu, deszczu ze śniegiem. Później stopniowo te opady będą przechodziły w deszcz. Ale w nocy mroźno niemal w całej Polsce. Największe spadki prognozowane są na Lubelszczyźnie. Padać może głównie na południowym wschodzie od Małopolski aż po południową część województwa lubelskiego, a także na Podkarpaciu. Będą to opady mieszane, niebezpieczne. Do tego w wielu miejscach z uwagi na to, że jest słaby wiatr, będą się tworzyły mgły. I oczywiście w tej temperaturze będą to mgły marznące, więc na drogach będzie naprawdę ślisko. Jutro o poranku też miejscami będzie mglisto, ale w ciągu dnia pogoda ma się poprawiać. Ciśnienie wzrośnie do jutra aż o 6 hektopaskali. Jutro wczesnym popołudniem w Warszawie na barometrach 1010. hektopaskali, a na termometrach też delikatnie więcej. W ciągu dnia prognozujemy od 4 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 8 stopni, 9 przy naszej zachodniej granicy. No i od zachodu stopniowo będzie coraz więcej słońca, bo od zachodu właśnie nad Polską będzie się rozrastał wyż, a te niżowe chmury będą spychane za naszą wschodnią granicę. Ale uwaga, jutro rano w wielu miejscach jeszcze są możliwe opady. Tutaj mówimy oczywiście o krańcach wschodnich Polski, a także o południowym wschodzie. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem. W kolejnych godzinach w ciągu dnia ten śnieg bądź deszcz ze śniegiem będzie przechodził w sam deszcz. I spoglądamy jeszcze na to, co będzie działo się w kolejnych dniach, jak zapowiada się ten tydzień. No niestety w miarę, powiedzmy, jeszcze chłodno, chociaż w sumie jeszcze przecież są przed nami ostatnie dni kalendarzowej zimy. Noce będą mroźne i tutaj Państwa ostrzegamy, że nocami trzeba uważać, bo tam, gdzie będzie mokro, tam będzie ślisko, a do tego mogą nam jeszcze dokuczać mgły, chociaż od czwartku prognozowany jest silniejszy wiatr. Do zobaczenia.